Era wodnika, przygotowania do gigantycznego rozbłysku słonecznego. Pozdrawiam kochani. Wielki rozbłysk słoneczny to termin używany do opisania masywnego uwolnienia energii, który, jak się oczekuje, będzie pochodzić od Słońca w najbliższej przyszłości. Według niektórych badaczy i przywódców duchowych wydarzenie spowoduje zmianę świadomości na Ziemi, która doprowadzi do nowej ery pokoju, miłości i harmonii. Chociaż idea rozbłysku słonecznego może brzmieć jak naukowa fantastyka, to w rzeczywistości słoneczne rozbłyski o różnej częstotliwości pojawiają się nieustannie. Ale w tym przypadku mówimy o gigantycznej eksplozji energii emanującej ze Słońca w postaci fotonów lub cząstek światła. Po dotarciu na Ziemię spowodują one serię zmian, zarówno fizycznych, jak i duchowych. Na poziomie fizycznym rozbłysk słoneczny może spowodować awarie w systemie energetycznym oraz urządzeniach elektronicznych. Uważa się, że na poziomie duchowym energia rozbłysku słonecznego spowoduje masowe przebudzenie, które doprowadzi do zmiany świadomości na Ziemi. Wielki rozbłysk słoneczny jest znakiem końca czasu, kiedy to stare paradygmaty zostaną zmiecione i nadejdzie nowa era pokoju, miłości i harmonii. Ponadto będzie ona służyć jako katalizator duchowego przebudzenia, i w rezultacie ludzkość będzie zmuszona przeciwstawić się swoim najgłębszym lękom i pragnieniom. Ziemia obecnie doświadcza przejścia z trójwymiarowej rzeczywistości do wielowymiarowej. Ta przemiana powiązana jest z rozszerzeniem świadomości i przebudzeniem większej liczby ludzi. Wielki rozbłysk słoneczny postrzegany jest jako masywny napływ energii, która przyspieszy ten proces. Chociaż dokładny czas i konsekwencje takiego rozbłysku nie są znane, to Galaktyczna Federacja nalega na nasze przygotowanie do tego wydarzenia. Pisaliście nieraz, że ta Galaktyczna Federacja to nie jest jakiś ideał. Dochodzą do mnie sygnały, że tak właśnie jest. Tam, jako na górze, tak i na dole, także u nas, tak na przykład, jakieś unijne rozważania tam podobno jest tak samo. tam dalej. Na poziomie fizycznym może to obejmować środki zapewniające bezpieczeństwo w przypadku zakłóceń systemów energetycznych i innych. Na płaszczyźnie duchowej zawiera to modlitwę, medytację i inne duchowe praktyki, które mogą nam pomóc podnieść swoje wibracje i przygotować się na napływ wysokiej energii. Błogosławień z Wam wszystkim, kończy autor. A dzisiaj zawroty głowy są nawet po południu, wczoraj były tylko o poranku. Coś się dzieje.